że w ramach akcji Odkrywajcie Szyn bez granic. No, dzisiejszy temat jest takim tematem, który często współcześnie jest takim tematem tabu. Rzadko kto mówi o śmierci, o umieraniu, o cmentarzach. Nawet podobno zdarzają się takie przypadki, gdzie rodziny zostawiają swoje starsze osoby, które gdzieś tam umierają, zostawiają je w szpitalach i nawet odbywają się już pogrzeby bez uczestnictwa rodziny czy kogokolwiek, więc są od tego odpowiednie służby. Na razie sobie tego jeszcze nie wyobrażamy, no ale tak to zaczyna wyglądać. Natomiast no, w dawnych czasach taka śmierć poza domem była po prostu śmiercią niegodną. I tak było jeszcze na początku i w połowie XX wieku. Więc ja zacznę może niezbyt standardowo, bo zaczniemy trochę poetycko, a potem powiem Państwu dlaczego. Bo dzisiejszy spacer nosi tytuł Dance Macabra, więc taniec śmierci. I to jest taniec, w którym wszyscy biorą udział, niezależnie od czasu i wieków, bo zawsze gdzieś ta śmierć się czaiła i w dawnych czasach, nawet przy imprezach miejskich czy innych, o tym przypominano i gdzieś jakaś ta personifikacja śmierci się pojawiała w dawnych pochodach czy orszakach. Więc przenieśmy się teraz w dawne czasy, dokładnie. Sama w szkarłatnym szalu, choć wcale nie proszona w gości, wzięła w śmiertelny taniec panów i wszystkie panie i włościan z okolicznych włości. A kiedy ich brała, to im tak śpiewała. Nad stanów stan postawił pan, majestat mój, więc biorę w tan wszelaki stan, ród, płeć i strój. Kim byłbyś bądź, muszę cię wziąć. Zaraz po balu jedni, w kryptach, a w dołach biedni, spoczęli goście z włościanami. A pewien malarz śmiały bal wymalował cały, włościan i gości z szczegółami. Damę też zapodał i ten napis dodał. Nad stanów stan postawił pan, majestat mój, więc biorę w tan wszelaki stan, ród, płeć i strój. Kim byłbyś bądź, muszę cię wziąć. Było to w przeszłej dobie, malarz od dawna w grobie, lecz malowidło czci zażywa. Bo chociaż z włościan z gośćmi zostały tylko kości, śmierć nadal pozostaje żywa. Bale wciąż odmienia, nucąc do znudzenia. Nad stanów stan postawił pan, majestat mój. Więc biorę w tan wszelaki stan, ród, płeć i strój. Kim byłbyś bądź, muszę cię wziąć. I państwo na odwrocie biletów mają fragmenty właśnie tego słynnego malowidła tańca śmierci. Każdy ma inną postać. Niektórzy mają papieży, niektórzy mają książęta, niektórzy mają żebraków, niektórzy mają zwykłe postacie. I gdyby tak wszyscy stanęli w koło, to stworzą ten taniec śmierci, który był obrazowany przez wieki, od co najmniej średniowiecza, aż po czasy nam współczesne. No i to, co przeczytałem, ten fragment właśnie, doskonale obrazuje, czy nawet jest kwintesencją dzisiejszego spaceru, bo w trakcie tego spaceru spotkamy tych, którzy byli na szczycie dawnej drabiny społecznej, dawnego społeczeństwa, czyli książęta, ale spotkamy też, którzy byli po prostu na najniższym szczeblu, czyli różnych żebraków, całą biedotę miejską chociażby, i wszystkich ich po prostu połączył jeden i ten sam los, czyli śmierć. I z nich wszystkich pozostały dzisiaj kości, a my się dowiemy, gdzie te kości są dzisiaj porozrzucane, dlatego że cmentarze, o których będziemy mówili, często tych cmentarzy już nie przypominają. Natomiast w tamtych czasach pochówki odbywały się w nieco inny sposób. Otóż ciała zmarłych były oczywiście palone,
składane w urnach, czyli tak zwanych popielnicach i składane do ziemi, ale czasem też zakopywane pod progami domostw. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo zapewne Państwo znają przesąd, żeby nie podawać rękę przez truk. Ja od razu mówię, że będziemy mówić nie tylko o cmentarzach, ale będziemy też mówić o takim antropologicznym i kulturowym wymiarze śmierci i umierania, bo ja jestem oczywiście antropologiem kultury z wykształcenia, więc bliżej mi do tych tematów też. Dlaczego przez ten próg? Państwo na pewno znają, nie przez próg, nie podawajmy ręki przez próg. Otóż próg dawniej był miejscem granicznym. To było miejsce granicy pomiędzy światem żywych a światem umarłych. Przez to właśnie, że w dawnych słowiańskich czasach te popielnice z prochami przodków składano pod progi. Z tym też wiąże się oczywiście zwyczaj. No, tak jak powiedziałem na początku, mało kto dzisiaj umiera w domu. Natomiast kiedy trumnę wynosi się z domu, stuka się 3 razy o próg domu. Z jednej strony ma to swój wymiar praktyczny, no bo zmarły może się obudzić, bo jest nie do końca zmarły, więc wymiar praktyczny był. Natomiast ma to też oczywiście taki wymiar metafizyczny i stuka się 3 razy w bramy zaświatów, oznajmiając przodkom, że przybywa do nich kolejny potomek. Ten świat Słowian dzielił się oczywiście na 3 części. Państwo może znają ze szkoły ten wizerunek światowida, bardzo słynny wizerunek. Natomiast w szkole najczęściej nie do końca mówią, co on tak naprawdę znaczy. Więc mamy tutaj trójpodział świata według wyobrażenia Słowian. To jest bardzo istotne, bo wszystkie inne zwyczaje, o których będziemy mówili później, związane z pogrzebami i odchodzeniem z tego świata, zakładają się przynajmniej w naszej tutaj kulturze, w naszym kręgu kulturowym, zakładają się na tym trójpodziale świata. Więc dzielono świat na prawie, jawie i nawie. Prawia to jest świat bogów, to jest ten świat mityczny, gdzie żyją bogowie, którzy wzywają ludzi od czasu do czasu do siebie. Jawia to jest to, co wszystko widzimy, to gdzie się znajdujemy, czyli to jest ten nasz świat żywych. I nawia, czyli kraina umarłych. I w naszej kulturze istnieją 4 daty w roku, kiedy zmarli mogą powracać na ziemię. Jedną z tych dat jest właśnie, to są okolice święta zmarłych, wszystkich świętych. Wtedy ta granica świata żywych i umarłych jest bardzo, bardzo właśnie wąska i cienka. I wtedy ci zmarli rzekomo przybywali na ziemię. Więc to z takich właśnie podstaw słowiańskich, tego świata słowiańskiego. No i teraz ludzie sobie też tą śmierć wyobrażali na różne sposoby. Najczęściej oczywiście był to kościotrup. Kościotrup, który zabierał z tego świata wszystkich, przepasanych chociażby jakąś chustą. Ten wizerunek, który znamy najczęściej z popkultury, że jest to śmierć w czarnej szacie z kosą, no to on trochę odbiega od tego wizerunku dawnego. To jest w ogóle pierwsza z kart, bo Państwo mają resztę kart tego tańca śmierci, więc to jest pierwsza z kart. Tutaj też oczywiście napis Memento Mori, pamiętaj o śmierci, to jest główne hasło średniowiecza. Więc w średniowieczu, tak naprawdę w XIV wieku, powstało najwięcej tego typu wyobrażeń śmierci. Ta śmierć była wszechobecna. Nikt gdzieś tam nie utajał jakoś tego tematu umierania. Zresztą ludzie umierali dawniej częściej, aniżeli dzisiaj szybciej. Nie było rodzin, gdzie ta śmierć by nie zabitała. I oczywiście w XIV wieku powstała też taka... powstał tekst, tak zwane rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią. Kimś z żywych, czy nie porwała duszy jednej ze śpiących osób, bo też w wierzeniach Słowian, ale podobne wierzenie ustawili na przykład w Islamie, co ciekawe. Mamy do czynienia z przekonaniem, iż kiedy śpimy, to nasze dusze sobie po prostu wędrują po domostwie. Więc jeżeli ktoś zmarł, jego dusza ulatywała w zaświaty, mogła porwać którąś z dusz też ze sobą śpiących osób.
było bardzo istotne, żeby otworzyć okno, żeby tej duszy po prostu nie przeszkadzać w tym opuszczeniu świata żywych. Odwracano też garnki do góry dna, żeby w którymś z garnków ta dusza się nie schowała, nie zasiedliła, bo to też mogło grozić, iż ta dusza porwie kogoś razem z sobą. Więc były różnego rodzaju zwyczaje i przesądy z tym związane. Na przykład też ciało zmarłego nie mogło odbić się w lustrze, bo jak odbiło się w lustrze, to również mogło uwięzić duszę w lustrze. Wtedy lustro mogłoby porywać kolejne dusze z sobą. Więc to było bardzo, bardzo istotne. Dzisiaj ludzie stawiają sobie lustro naprzeciwko łóżek i też to nie do końca jest zgodne z przekonaniami gdzieś tam naszych przodków. Więc szczególnie na Śląsku, od kolebki do grobu, pokazująca właśnie życie człowieka jeszcze na początku XX wieku, jeszcze lata 50. w wsiach, gdzie tych wszystkich zwyczajów utrzymywano, dzisiaj już nikt. Też to odchodzenie przyjmuje dzisiaj całkiem inny wymiar. Równolegle z kaplicą zamkową, wtedy kościołem grodowym w XII wieku. Tutaj też spoczywają, może częściowo spoczywają, bo częściowo tu te kości jeszcze są, częściowo są po prostu w muzeum, przeniesione do magazynu, które zostały tu odnalezione. To był cmentarz, który służył głównej załodze grodu. Tutaj chowano na przykład kasztelanów cieszyńskich, tutaj chowano ich rodziny i tutaj chowano też różnego rodzaju osoby wysokiego statusu. Z tych wykopalisk archeologicznych mamy oczywiście mnóstwo zachowanych zdjęć. Teraz Państwo też będą już wiedzieli, dlaczego tą śmierć wyobrażano sobie tak, a nie inaczej, dlaczego zawsze to był kościotrup. To jest tutaj pochówek z okolicy kaplicy zamkowej. Zdjęcia są dość stare, bo z lat 40. XX wieku. Nie wiemy dokładnie, kto to był, bo te groby dzisiaj tutaj są w dużej mierze bezimienne. Możemy jedynie dwóch kasztelanów wymienić, to za chwilę zrobię. Natomiast groby te były bardzo bogato wyposażone. To świadczy o statusie społecznym. Ubiory trumienne, czy te ubiory, które składano do grobu, też były dość bogate, w zależności oczywiście od statusu społecznego. Tutaj znaleziono też pochówki kobiece, gdzie te kobiety miały też kabłączki różnego rodzaju, skroniowe. Więc to wszystko tutaj wokół kaplicy. Stąd wiemy, iż to nie był cmentarz dla wszystkich, tylko to był cmentarz dla najbogatszych. No i tutaj mam oczywiście więcej tych zdjęć, bo tych szkieletów znaleziono tutaj dosłownie 39, ale to zapewne nie jest pełna ich liczba. Zaczynamy taki spacer, gdzie mamy już coraz więcej danych. I ja też, przygotowując jakieś ciekawostki do tego spaceru, korzystałem z ksiąg zgonów parafii cieszyńskiej. Tak wyglądają te zapisy, jak ktoś jest ciekawy. Tutaj akurat rok 1716, a więc całkiem dawno. To jest tylko przykładowa strona. I skąd my wiemy, gdzie byli mieszczanie cieszyńscy po prostu chowani? Otóż w tych zapisach, tutaj mamy akurat... tutaj mamy na przykład Franciszka Bernarda Rubego, piernikarza cieszyńskiego, który został pochowany akurat na cmentarzu przy Świętej Trójcy, tam też jeszcze pójdziemy. I tutaj te zapisy dokładnie nam pokazują, te osoby, które stoją blisko, sobie mogą same zobaczyć, co mamy wpisane. Rok 1716, dzień 11, to jest akurat początek, więc to jest stycznia. Tutaj mamy, że obywatel Cieszyna, Franciszek Bernard Ruby, pochowany na Trinitatem, więc na Świętej Trójcy. I że te osoby od 1692 roku, czy może tak,
księgi parafialne zachowały się od 1692, więc od 1692 dokładnie możemy powiedzieć, kto gdzie tutaj leży, bo wszystko to zostało zapisane. Cmentarz ten w ogóle powstał w XIII wieku, a więc przy rotundzie mamy wiek XII, tutaj mamy wiek XIII. I przez długi okres na tym cmentarzu grzebano mieszkańców miasta Cieszyna. Później stał on się takim cmentarzem dla tych najważniejszych mieszkańców miasta Cieszyna, dla tych mieszczan z rzesz patrycjatu miejskiego, czyli tych, którzy posiadali bardzo bogate domy przy rynku. Ono może nie jest dobrej jakości, ale pokazuje nam, że część tych pochówków, tych szkieletów, które tutaj były, po prostu wykopywano, wkładano do drewnianych trumien i te osoby, które tutaj były pochowane i te, które częściowo ekshumowano, zostały przeniesione na dzisiejszy cmentarz komunalny. Tam jest taka mogiła właśnie i ona jest opisana, że tutaj są szczątki osób, które leżały przy starym kościele parafialnym. Oczywiście nie wszystkich zapewne wykopano, bo wykopano tylko tych, co znajdowali się pod miejscem budowy przyszłego teatru. Więc najpewniej tutaj wszędzie dookoła jeszcze szczątki ludzkie są, więc to miejsce też powinniśmy traktować trochę jak cmentarz. To jest tak naprawdę cmentarzem, o czym do dnia dzisiejszego przypominają nam te dwa nagrobki widoczne na tle bloku. Ja zaraz zerknę. Cmentarz tutaj, bo my się tu jeszcze przejdziemy dokładnie, tam wejdziemy do cienia, bo zaczyna tutaj słońce mocno operować. Więc sam cmentarz najprawdopodobniej powstał tutaj w 1472 roku. Od tego momentu to właśnie tutaj chowano mieszkańców miasta Cieszyna, mieszkańców Frysztockiego Przedmieścia. I ostatni pochówek, jaki się tutaj odbył, to był w 1901 roku, a więc nie tak jeszcze całkiem dawno temu. Funkcję cmentarza ten teren stracił po budowie cmentarza komunalnego. Od tego momentu wszystkie pochówki główne odbywają się na tym cmentarzu komunalnym. Natomiast do 1901 roku to był główny cmentarz miasta Cieszyna. To tutaj należałoby szukać najważniejszych postaci z historii miasta, na przykład XIX-wiecznej. Taką ciekawostką, która na pewno Państwa zaskoczy, to to, że tutaj spoczywał na przykład Karol Miarka, tutaj też spoczywali wszyscy ci, to znaczy większość tych osób, które są dzisiaj na cmentarzu komunalnym pochowane w Panteonie Zasłużonych. Po prostu te ciała zostały przeniesione na cmentarz komunalny, bo były szczególnie zasłużone dla miasta Cieszyna, więc zostali wykopani. Natomiast cała reszta mieszkańców leży tutaj. I nikt nigdy nie przeprowadził tutaj ekshumacji tej reszty zwłok, tak jak to miało miejsce w przypadku cmentarza na dzisiejszym Placu Teatralnym. Nawet części tego cmentarza nie przeniesiono chociażby do zbiorowej mogiły na cmentarzu komunalnym, więc kiedy prowadzono tutaj prace związane z nowym oświetleniem parku, to po prostu natrafiono na ludzkie kości. Jeszcze będzie jeden cmentarz, który tak wygląda dzisiaj, więc można się tutaj wszędzie dookoła rozejrzeć. Teraz podejdziemy sobie do w miarę w całości zachowane nagrobki z tego całego cmentarza, więc teraz Państwo widzą, skąd myśmy aż poszli, aż tam z góry, aż od bloków praktycznie, i to pokazuje realny zasięg tego cmentarza. To był ogromny cmentarz, on sięgał jeszcze kawałek aż praktycznie po dzisiejszą fabrykę Mondeleza, czyli dawne Prince Polu. Więc to był ogromny teren, ogromny cmentarz, po którym zostało tylko tyle. Natomiast tutaj stoimy przy grobie Franciszka Śniegonia. To jest jedyny biskup, który jest pochowany w Cieszynie. I jego grobu nie przeniesiono na cmentarz komunalny. On dalej jest w miejscu, w którym został pochowany. Więc tutaj mamy właśnie fragmenty
fragmenty grobów jeszcze, niektóre są już nieczytelne. Tutaj akurat mamy czytelne. Co ciekawe, te groby tutaj to są jedyne groby, gdzie zachowały się napisy w oryginalnym języku niemieckim. Bo trzeba przypomnieć, że w latach 50. pojawiło się rozporządzenie, zarządzenie wręcz z Warszawy, że wszystkie tablice, łącznie z nagrobnymi, spisane w języku innym niż polski, mają zostać zlikwidowane albo zatarte. I to zobaczymy przy kościele Świętej Trójcy. Później są stare nagrobki, równie stare jak o tych starych, które tutaj czytałem. To jest XVII wiek. Wszystko to, bo było spisane w języku niemieckim i staroczeskim, zostało zlikwidowane. Normalnie nagrobki, tam jest od tej strony płotu pokazany, więc tutaj krzyż. I to prawdopodobnie jest ten krzyż, który tutaj widzimy, ten, który widzimy tutaj, tylko się przechylił od tamtego czasu. Tutaj, gdzie stoimy, to jest ta część i ta część, więc tutaj wszędzie były nagrobki. Ja prawdopodobnie stoję na jakimś grobie, ale to już pewnie mi wybaczą za to, że o nich przypominam, więc... nie będą mnie chyba w nocy straszyć. Jaka przetoczyła się przez Cieszyn i Księstwo Cieszyńskie w 1585 roku. Miejsca na dotychczasowych cieszyńskich cmentarzach, które żeśmy zobaczyli, czyli na tym, który był na Placu Teatralnym przy Świętym Jerzym, zaczęło po prostu brakować. Ludzie umierali codziennie, marli dosłownie jak muchy i księżna cieszyńska Sydonia Katarzyna odstąpiła miastu fragment swoich prywatnych ogrodów, które posiadała w tej części miasta, poza murami, po to, żeby założyć tutaj tak zwany cmentarz choleryczny. Jak wyglądały cmentarze choleryczne? Bardzo prosto. Wykopano jeden wielki dół i wszystkich tam wrzucano i przesypywano wapnem. Jak już była mogiła pełna, zasypano ją ziemią. Tak to wyglądało. Tak wyglądały groby zbiorowe. My teraz też żyjemy w czasach epidemii, natomiast ta nasza epidemia jest nieporównywalna z tym, co było wówczas. W ciągu 3 dni od zakażenia ludzie umierali, więc naprawdę tragiczne żniwo epidemia czarnej śmierci tutaj zebrała. Ta śmierć, którą na początku pokazywałem, która z tą kosą chodziła, ten kościotrup, to wtedy ten taniec śmierci przybierał na sile i ci ludzie coraz prędzej w tych grobach się znajdowali. Z czasem cmentarz ten stał się takim ulubionym miejscem pochówków kolejnych mieszczan cieszyńskich, szczególnie po tym, jak spłonął stary kościół parafialny i założono w jego miejscu koszary wojskowe. Więc to miejsce, w którym do tej pory zgrzebano zmarłych na terenie Cieszyna, straciło też swoją funkcję. No i głównie zaczęto grzebać ich tutaj, w okolicach kościoła Świętej Trójcy. Mamy tutaj kilka zachowanych nagrobków. O tych zachowanych sobie co nieco powiemy. Miejsce to w każdym razie pełni dzisiaj funkcję przede wszystkim parku i przede wszystkim placu zabaw dla dzieci. Tutaj gdzieś na szczątkach bardzo znaczących osób w historii miasta Cieszyna, o czym się zaraz Państwo przekonają, no dzisiaj bawią się dzieci. Z tych grobowców, które zostały całkiem niedawno odnowione, jeszcze no, jakieś chyba 2 lata temu doszło do tej renowacji tych nagrobków, no nie przywrócono już tablic, dlatego że niestety nie zachowały się zdjęcia. O tych grobach, o których ja będę mówił, to przynajmniej zachowały się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego zdjęcia tych tablic przed tym, zanim skuto napisy. Natomiast nie każdy nagrobek sfotografowano wówczas, więc niektóre pozostaną na zawsze już bezimienne, tak jak te tam właśnie pod murem. Niektóre, tak jak ten, o nim sobie powiemy zaraz, można zidentyfikować, bo zachował się na nim herb przynajmniej, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka to była rodzina i dzięki księdze zgonów jesteśmy w stanie stwierdzić, kto tam leży. I o tym się zaraz... Przed dzisiejszym kościołem Marii Magdaleny, kościołem parafialnym, aczkolwiek jego historia sięga XIII wieku,
W XIII wieku bowiem książęta jeszcze wówczas nie cieszyńscy, a opolscy ufundowali tutaj w Cieszynie klasztor dominikański i miejsce to późniejsi książęta cieszyńscy, potomkowie Mieszka I Cieszyńskiego, czy w sumie to Cieszyńsko-Oświęcimskiego, bo wtedy księstwo cieszyńskie i oświęcimskie stanowiło jedność, no to obrali to miejsce za swoje miejsce wiecznego spoczynku. Ale zanim wejdziemy do kościoła i zanim będziemy odkrywali kolejne groby, to powinienem coś powiedzieć, jak taki obrządek książęcy wyglądał i jak wyglądała ta śmierć na dworze książęcym, bo bardzo ona się różniła od tych śmierci poddanych, czyli mieszczan, chłopów, a nawet rycerzy. Kiedy taki książę umierał, to automatycznie biły dzwony na terenie całego Cieszyna. Wszystkie kościoły cieszyńskie miały obowiązek wybijania w dzwony przez tak naprawdę od wschodu do zachodu słońca. Więc dzisiaj, gdyby tutaj w centrum miasta dzwony kościelne biły, to jestem pewien, że byłoby skarg co niemiara w ratuszu i na parafii. Natomiast kiedy umarł książę, to wszystkie kościoły cieszyńskie miały obowiązek wybijania dzwony. Jak usłyszano o tej wiadomości w innych miejscowościach księstwa, to te dzwony, weźmy, że nie było samochodów. Właściwie to w całym księstwie cieszyńskim było cicho. W średniowieczu nie było maszyn, nie było hut, nie było fabryk, które zakłócałyby w jakikolwiek sposób tą ciszę, więc te dzwony wybijające z Cieszyna były słyszalne w większości miejscowości. I te wszystkie miejscowości dookoła już wiedziały, że książę nie żyje i w tym momencie w tych miejscowościach, w których znajdowały się też kościoły, wówczas drewniane, zaczęto bić w dzwony. Zostało wystawione na katafalku w kaplicy zamkowej. Kiedy znalazło się ono w kaplicy zamkowej, czyli w Rotundzie, no to wszyscy rycerze i cała szlachta księstwa cieszyńskiego miała obowiązek pełnienia warty przy ciele zmarłego księcia. Oni się oczywiście zmieniali, nie tak, że wszyscy, tylko każdy tam co jakiś czas był. I ta warta według zapisów po śmierci Elżbiety Lukrecji, jest też w tych dokumentach po śmierci Elżbiety Lukrecji spisane, że był to prastary obyczaj po jej przodkach, więc od godziny mniej więcej 18 do wschodu słońca miał tam każdy rycerz stać. Aż do dnia pogrzebu takiego księcia. Więc książę leżał już na tym katafalku, zazwyczaj wyglądał tak, był ubrany, w ręce dawano mu oczywiście miecz, no i do dnia pogrzebu. To mogło trwać w niektórych przypadkach nawet pół roku, więc proszę sobie wyobrazić, pół roku książę leży w kaplicy zamkowej i każdy rycerz, każdy szlachcic musi pełnić przy jego ciele wartę. Za ciałem księcia oczywiście wystawiono sztandary, przed ciałem księcia wystawiano różnego rodzaju przedmioty osobiste, takie jak tłok pieczętny, sygnet i innego rodzaju elementy. Książę też był odziany w mitrę książęcą, natomiast nie mitrę, której używał za życia, ale do trumny wkładano mitrę książęcą, a więc koronę książęcą tak naprawdę, z mniej szlachetnych materiałów zazwyczaj. No i tam, jak wejdziemy już do kościoła, to właściwie patrząc na nagrobek księcia Przemysława Noszaka, zobaczymy, jak taki książę przygotowany do pochówku wyglądał. Doskonale, czyli zaczniemy od płyty nagrobnej, też jest opisanej kanclerza księstwa cieszyńskiego Mikołaja Rudzkiego z 1664 roku.
jest typowy rycerski nagrobek. Tak zazwyczaj rycerze chcieli siebie przedstawiać po śmierci. To przedstawienie siebie po śmierci też było bardzo istotne. Stąd właśnie mamy tego rodzaju płaskorzeźby zachowane. Tutaj, jeżeli chodzi o kościół Marii Magdaleny, to jest jedyny rycerski nagrobek zachowany w tak dobrym stanie. I jest też jednym z niewielu zachowanych w ogóle na Śląsku. Rycerz, którego stać było na taki nagrobek, po prostu musiał być niezmiernie bogaty i pełnić wysokie funkcje. Funkcja kanclerza księstwa cieszyńskiego była bardzo wysoką funkcją na dworze książęcym, więc pełnił on urząd dworski. O nim może tyle, ale minęliśmy. Złożono w niej najwybitniejszego z cieszyńskich piastów, Przemysława I Noszaka. Proszę zwrócić uwagę, że zaznaczono nawet, jakiego był wzrostu. 1,80 m w XIV wieku to było bardzo dużo. Ale jak już jesteśmy przy samym nagrobku księcia Przemysława Noszaka, to właśnie tak wyglądał książę leżący na tafalku, przygotowany do pochówku. I jest to jeden z najcenniejszych zabytków kamieniarskich w Cieszynie, dlatego że całą tą tumbę nagrobną, którą przykryto grób numer 18, wykonał warsztat Piotra Parlera. Ten sam warsztat, który w Pradze budował most Karola, katedrę Świętego Wita i większość zabytków praskich. Mamy trzy takie zabytki w Cieszynie związane z tym warsztatem. Skąd ten warsztat w ogóle wziął się w Cieszynie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż sam książę Przemysław I Noszak sprowadził ten warsztat do budowy swojego zamku, więc działali oni przy budowie zamku i najpewniej tutaj w Cieszynie działał tak zwany mistrz Oswald, bezpośredni uczeń Piotra Parlera. Stąd ten nagrobek w swojej stylistyce jest bardzo podobny do nagrobków królewskich z katedry Świętego Wita na Hradczanach w Pradze. I tak samo postać cieszyńskiej Madonny jest identyczna z figurami z katedry Świętego Wita. I tak samo jest z nagrobkiem. Zwróćmy na niego uwagę o tyle, że ten nagrobek jest też wybrakowany. On wydaje się, jak byłby cały. Ale nie zachowała się do naszych czasów tarcza herbowa, którą książę trzymał w ręce. I gdybyśmy weszli po prostu przed ołtarz, to jest niemożliwe, w drugiej ręce, teraz on leży tak, więc w prawej trzyma on miecz, po którym została tylko klinga, nie ma ostrza. Więc wiemy, że w całości ten nagrobek wyglądał trochę inaczej. Książę jak leżał, to tutaj trzymał miecz, który tak za ramię sięgał, no i w tej ręce, która jest do nas wystawiona, bez dłoni, proszę zauważyć, trzymał tarczę, zapewne z herbem książąt cieszyńskich. No i ciało spoczywa dosłownie na środku kościoła, zresztą w części kościoła ufundowanej bezpośrednio przez księcia w 1408 roku, a więc na 2 lata przed śmiercią, kazał on w klasztorze dominikańskim zbudować kaplicę Bożego Ciała i Świętego Andrzeja, więc tutaj i oznaczył ją już wtedy jako miejsce spoczynku piastów. Więc ta z początku XV wieku krypta sięgała jedynie pewnie tej części, gdzie spoczywa Przemysław Noszak. W XVI wieku została ona poszerzona o to, co nazywamy dzisiaj według tego planu kryptą. A więc to jest kaplica ufundowana przez księcia. Mamy tutaj też jeszcze nagrobki. Grób numer 10, to on też jest tutaj w tej części ołtarzowej. Tak, grób tutaj przy wejściu do dzisiejszej zakrystii. Tutaj spoczywa najpewniej syn Przemysława Noszaka. Zaraz przeczytam, co tu znaleziono. Odnaleziono tutaj 2 szkielety, męski i żeński, a także 2 krzyżyki, 2 medaliki i sprzączki gotyckie. Zawartość grobowca pochodzi z połowy XV wieku. Jedynymi zmarłymi najbliżej tej datacji byli Bolesław I,
zmarły w 1431 roku i jego żona Eufemia zmarła w 1447 roku, więc należy przypuszczać, iż chodzi o ich miejsce spoczynku. Więc Bolesław I, syn Noszki. Wszystko się zgadza, tu leżał ojciec, tam leżał syn z żoną. Gdzieś prawdopodobnie leżała też księżna Elżbieta, żona Przemysława Noszaka, natomiast zmarła dość młodo. I co ciekawe, książę kazał wyrzeźbić cieszyńską Madonnę na jej podobieństwo i modlił się do swojej zmarłej żony tak naprawdę pod przykrywką cieszyńskiej Madonny. Więc jej grobowiec pewnie też gdzieś tutaj się znajduje.